Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim, część siódma. Wrocławskie początki Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Instytut, jak wiemy, powstał w 1954 roku i już wtedy zorganizowano placówkę we Wrocławiu. Natomiast Katedra Archeologii istniała od 1945 roku, czyli dosyć długo. I z początku, ze względu na jakieś problemy lokalowe, obie instytucje bardzo pokrewne ulokowano w jednym pomieszczeniu. Potem w pewien sposób częściowo rozdzieliły się. Niektóre pomieszczenia miały już, katedra miała bliżej uniwersytetu, natomiast instytut miał w innych miejscach, w tym wypadku na Nankera 4 we Wrocławiu. I po pewnym czasie placówki się rozrastały, jedna i druga. Rozpoczęły się problemy lokalowe. Była okazja w pewnym momencie, że Instytut może dostać tak zwane dawne więzienie gotyckie. No ale problem był duży, bo budynek był częściowo wcześniej był częściowo wykorzystywany przez archiwum, ale jak po prostu dachy zaczęły przeciekać, archiwum się wycofało. Poza tym w części mieszkali dzicy lokatorzy. Jednym słowem był dosyć dokładnie zdewastowany. No i Instytut przejął budynek i pierwszą rzeczą było remont. No były to olbrzymie pieniądze i badania i budowa była uzależniona od tych pieniędzy, ale nie tylko, bo jeszcze musiał być wykonawca. Wtedy w budynkach takiej klasy, a tutaj początek to jest XIV wiek, musiały prowadzić pracownie konserwacji zabytków słynne PKZ-y. I PKZ-y zdecydowały się, przyjęły to zlecenie, ale warunek przygotowanie do remontu. A to między innymi wiązało się z usunięciem gruzu, śmieci z całej budowli, a przede wszystkim usunięcie gruzu. Tymczasem głębokie zabytkowe na dodatek piwnice były zasypane gruzem. I tego gruzu było tyle, że potem jak usuwaliśmy go, to kopiec sięgał do pierwszego piętra, więc było to, tego gruzu było dużo. No ale to mimo wszystko udało się powoli przezwyciężyć. No i już obecnie, znaczy dostałem zlecenie od szefowej wtedy profesor Hołowiczowej, pan zajmie się remontem tego obiektu.
No i przez kilka lat zajmowałem się, co było, było uciążliwe z bardzo różnych powodów. Ale efekt nie jest najgorszy. Budynek jest przepiękny, wystarczy w letni dzień wyjrzeć przez okno. Tłumy turystów przechodzą właśnie przez dziedziniec naszego instytutu czy zakładu. Jak zmieniała się archeologia? Po pierwsze, bym powiedział, jest dużo archeologów. To może jest taka ilustracja powiedzenia profesora Koszczyńskiego, który twierdził, że PRM miał tylko dwa osiągnięcia. Bary mleczne i archeologia. I może miał trochę racji. W każdym razie profesor był zagorzałym antyalkoholikiem, więc bary mleczne to była jego oczka w głowie. Archeologów jest więcej. Metody to jest gigantyczny skok. Praktycznie wykrywacze metalu, fotografia z powietrza, cały szereg albo ułatwień, albo wręcz narzędzi, które służą archeologom. No i najważniejsze, olbrzymia ilość prac ziemnych. Po wojnie, jeszcze 10 lat po wojnie, praktycznie nie było prac ziemnych. Odbudowało się domy, najczęściej na fundamentach, które już były, i koniec. I stopniowo rozwój prac ziemnych, a już autostrady, gazociągi, wodociągi i to wszystko, to jest całkiem nowa jakość. Mało tego, badania archeologiczne. Przecież ja pamiętam, wyjeżdżaliśmy w teren i powiedzmy, żeby przebadać dwa ary, trzy ary, to już było ho, 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 a w tej chwili hektary. Wręcz nawet wykopy się określa hektar piąty, hektar siódmy i tak dalej. Jest to całkiem nowa jakość. Czy ilość przeszła w jakość? To jest dosyć dyskusyjny problem. W części z konieczności tak. Ale w stosunku do potencjalnych możliwości, to trzeba powiedzieć, że nie. Bardzo dużo rzeczy szalenie ciekawych jest w magazynach. I to mało tego, jest w magazynach z perspektywą opublikowania w jakichś abstrakcyjnych okresach. Bardzo dużo badaczy po prostu wykopuje, inkasuje i na tym się kończy cała zabawa. I to jest bardzo niedobre. Ale mimo wszystko, ponieważ tak dużo rzeczy się wykopuje, także to, co mamy, o czym wiemy, to jest niesamowity skok w porównaniu do tego, co było. Co zmieniło się w archeologii po 1989 roku?
wszystko. Jednym razem można powiedzieć wszystko. Te przemiany są tak kolosalne, ale już dzisiaj, jak ja tam jeździłem ze studentami, na przykład nocowaliśmy w takiej budce, altance, w każdym razie ogrodowej, bez żadnego ogrzewania. I tam akurat we dwóch z takim studentem mieszkaliśmy. Woda nam zamarzła. Więc jakie były warunki? My w innych wypadkach gdzieś tam mieszkaliśmy w pokojach takich nieużywanych wcześniej. No to tak, zapach pleśni to był normalny. A jeszcze powiedzmy tam spróchniała podłoga, to również się często zdarzała. W tej chwili już te standardy są bez porównania wyższe, nie mówiąc, że wtedy, w tym okresie, kiedy ja tam działałem, większość domów miała wodę i miała łazienki. Ale to w tym czasie one powstały. Jak zaczynałem, nie było. W ogóle nie było. A potem stopniowo wodociągi się pojawiły, woda. No jednym słowem, cywilizacja już. Ale dzisiaj pewni badacze sobie nie wyobrażają, że on może mieszkać gdzieś tam, w złych warunkach, że musi dochodzić na piechotę 2-3 kilometry na wykop. To już są nie te czasy. Teraz najczęściej domy są dobrze wyposażone, a samochody bardzo powszechne. I już to wygląda całkiem inaczej. Także tu pod tym względem to jest po prostu już inny świat. Jak zmieniły się możliwości badawcze po 1989 roku? I z tym jest trudno. W tej chwili większość badań w Polsce to są badania ratownicze. Ilość materiałów, która się uzyskuje z tych badań ratowniczych, jest tak wielka, że musi być coś wyjątkowo ciekawego, żeby się zdecydować, że przekopię tam 5 arów i zobaczę, co tam jest. Za pieniądze tak zwane planowe. Ale to są wyjątki, bo za każdym razem każdy szef instytucji powie: chcesz tam osadę, kawałek osady Łużyckiej? No przecież my tu mamy 750 obiektów z wodociągu czy z gazociągu. Wobec tego wydają się bezsensowne. Oczywiście są wyjątki, bo czasami badania ratownicze doprowadzają do odkrycia czegoś, co jest obok. No to wtedy oczywiście trzeba się zastanowić i ewentualnie spróbować zobaczyć, co to jest. Ale to są, że tak powiem, wyjątki, a generalnie bazujemy na tym, co nam spłynie z gazociągów, autostrad i tak dalej. Porada dla przyszłych archeologów.
To może zacznę od tego, o czym powiedziałem w ogóle o karierze archeologicznej. Po prostu, po pierwsze, trzeba się wyrzec pewnych rzeczy. I to czasami jest brutalne, bo jest mecz w telewizji, chętnie bym obejrzał, nie, bo ja muszę to czy tamto napisać. Telewizor się wyłącza i zajmuje się czymś tam. Bo jak gdzieś na jakieś spotkanie towarzyskie, nie, bo ja mam zobowiązania. I tak dalej, i tak dalej. Ja to już poza nagraniem. W końcu jestem emerytem i mam coraz księga pamiątkowa tego czy tego. No, powinieneś napisać. Ty przecież jesteś na emeryturze, masz dużo czasu. Tymczasem ja nie mam dużo. Ja wprost przeciwnie, jestem zawalony robotą. No i to jest właśnie życie archeologa, ale studia są wyjątkowe i to nawet ludzie spoza kręgu archeologicznego mówią, że archeolodzy, studenci archeologii mają taki zasób wiedzy, których studenci z innych kierunków nie mają. Dzięki między innymi tej wszechstronnej nauce bardzo różnych rzeczy, że taki powiedzmy po skończeniu, no jednak jak przyjdzie i zobaczy budynek gotycki, to wie, że to jest gotyk, a nie powiedzmy nowy z planu sześcioletniego. Także studia są również atrakcyjne przez wyjazdy terenowe, przez takie koczownicze trochę życie w terenie i to jest bardzo sympatyczne. Potem w zależności są ludzie, którzy zdecydowanie mówią koniec, skończyłem, mam dyplom, teraz się zajmę całkiem czym innym. I to w zasadzie nawet nie można ich potępiać. Bardzo niedobrą rzeczą jest nadmiar studentów. Dlatego, że część już od pierwszego roku wie, że ja nie będę archeologiem. Wobec tego, po co ja się mam szarpać? Po co ja mam mieć piątki, trójki, wystarczą, żeby przejść na następny rok. I to jest dosyć istotny problem i bardzo trudny do jakoś rozwiązania tak, żeby i z jednej strony wyłapać tych najzdolniejszych, którzy by byli archeologami, i z drugiej strony no, odciąć tych, która ta archeologia jest całkowicie obojętna. Tacy byli od samego początku. Ja kilku znam takich, którzy z góry mówili, że potrzebują mieć papierek i nic więcej. Ale mimo wszystko studia archeologiczne są bardzo sympatyczne, wyjątkowe i tutaj zachęcałbym bardzo wiele osób, żeby z tego skorzystały. Super. Ostatnia rzecz, którą mam tutaj...